Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kafarnaum lud powiedział do Jezusa: jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy Go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: dał im do jedzenia chleb z nieba. Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli więc do Niego: Panie, dawaj nam zawsze ten chleb. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem życia. Kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Oto słowo Pańskie. Po ewangelskim rzeczy ma Bóg nas zmiłował i oprostił nam nasze grzechy. Draga bracia, drodzy bracia i siostry, jeszcze raz was serdecznie pozdrawiam. Po tym, jak przeczytaliśmy fragment z Dziejów Apostolskich i fragment Ewangelii według świętego Jana, każde Słowo Boże, które jest czytane prywatnie czy publicznie, jest przesłaniem dla człowieka. W życiu Jezusa było tak wiele tego, że w jednym miejscu święty Jan mówi, gdy wszystko by próbowało się opisać, co Jezus uczynił, nie mogłoby się zmieścić we wszystkich księgach świata. Jednak wydaje mi się bardzo interesującym ten okres. Po zmartwychwstaniu Jezusa życie tej pierwszej wspólnoty Jezusa, jak oni się po tym odnajdowali, gdy Jezus przez 3 lata publicznie głosił Słowo Boże, każdy problem, który się pojawił, czy ze strony apostołów, czy ci, którzy dołączyli się do tego ruchu, byli ci, którzy byli przeciwnikami Saduceusze, uczeni w piśmie, faryzeusze i tak dalej. Jezus tu był tym, który to rozwiązywał, rozwiązywał te problemy. Jednym zdaniem ich uciszał. Ale wydarzyło się to, co się wydarzyło. Jego męka, jego poniżenie, śmierć i na końcu zmartwychwstanie. Jezus zmartwychwstał. Dla apostołów było to trudnym do uwierzenia. Tak jak Jezus mówił, że jest chlebem życia, dziś święty Jan to wspomina, jego uczniowie, którzy byli z nim 1,5 roku, 2 lata, nie wiem dokładnie, kiedy to zostało wypowiedziane, powiedzieli: ostra jest to mowa. Tak jak te pierwsze kobiety, które poszły do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, mówią: nie ma go tam, on żyje. Gdy ukazał się dwóm apostołom, drodze do Emaus i inny, i tu pojawia się pewna wątpliwość.
Jezus za sobą nic nie zostawił, tylko swoje słowa i uczynki. Nie miał domu, nie miał posiadłości, nic nie napisał. I teraz apostołowie musieli się odnaleźć po Jego męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Czasami, chociaż czasami On się objawiał, dawał wskazówki, mówi, że to musiało być zrealizowane, że mają pójść tam. Mówił, żeby trwali w modlitwie. Apostołowie się często spotykali, modlili się wspólnie z Maryją, Matką Jezusa, i głosili to imię. Ludziom głosili w synagogach, tak jak Pan czynił, i w świątyniach. Tak byli zamykani i czowani, ale oni nadal głosili Słowo Boże. Wczoraj, albo przedwczoraj, czytaliśmy we fragmencie z Dziejów Apostolskich, gdy uczeni w piśmie karcili ich, dlaczego to czynicie, jakim prawem? A oni odpowiedzieli, komu należy bardziej oddawać cześć, Bogu czy ludziom? Świadczymy tylko o tym, co przeżyliśmy, co widzieliśmy i zakazują im mówić w tym imieniu, ale oni są wytrwali. Nie minęło wiele czasu. Wyrzucili ich ze świątyni, synagogi, i teraz apostołowie znajdują się w całkowicie innej sytuacji. Już nie ma świątyni, w której by mogli mówić. Zakazano im jest chodzenie do świątyni. Nie wolno im w synagodze mówić o Jezusie Chrystusie, Zbawicielu. Też otrzymali zakaz, ale oni przychodzą, głoszą zmartwychwstałego Chrystusa. W jednym momencie widzieli, że to dla nich 12 jest zbyt obciążającym. Mają głosić Słowo Boże, troszczyć się o wspólnotę i dlatego wybrali 7 mężczyzn mądrych, pobożnych, sprawiedliwych, którzy będą diakonami i oni będą usługiwać we wspólnocie. Dla nich wszystko było wspólnym, a apostoł poświęci się tylko głoszeniu Słowa Bożego. Wśród tych 7 mężczyzn znajdował się Szczepan, młody mężczyzna, więc to ci, którzy szli za nim przez Galileję, za Jezusem, patrzyli na jego cuda, nie byli to tylko ci, którzy zostali nakarmieni przez niego, nie byli to tylko ci, którzy zależeli od, uzależnieni było od jego słowa, mówili, że nikt nie mówił jak ten. Było wielu służący z świątyni, były osoby znające dobrze Pismo Święte i oni przychylili się tej nauce. Dla nich Jezus Chrystus był Zbawicielem i Mesjaszem. Wśród tych 7 diakonów wyraźnie był widoczny Szczepan. Święty Łukasz wyraźnie to opisuje, pełen siły, wiedzy i Ducha Świętego. On natchniony Duchem Świętym mówi do tych, którzy go słuchali, do faryzeuszów i innych. Mówił o tym, który przyniósł zbawienie wszystkim ludziom i mówił, to co jemu uczyniliście, to wcześniej czyniliście wszystkim innym prorokom. Spójrzcie na proroków ze Starego Testamentu. Wszyscy skończyli tak jak nasz Pan i oni
zamknęli swoje uszy, uważając to za zgorszenie, wyrzucili go z miasta i ukamienowali. A Szczepan kieruje swoje spojrzenie w stronę nieba, widzi Jezusa, który stoi po prawicy Boga. I przed samą śmiercią, przed ukamienowaniem, mówi to samo, co Pan powiedział na krzyżu. Panie, nie licz im tego grzechu. Drodzy bracia i siostry, ważny znak uczniów Jezusa jest taki, iż są świadkami. Świadkami tego, co Bóg wysłał do tego świata przez Jezusa Chrystusa. I jeżeli dla tego świadectwa należy cierpieć, to trzeba cierpieć. Jezus powiedział, mnie prześladowali i was będą prześladowali. Mnie nienawidzili i was też będą nienawidzili. Tego na końcu nie powiedział, ale to się zrealizowało. Mnie ukrzyżowali, poniżyli, zabili. Wielu z was tak skończy. I tak skończył święty Szczepan, pierwszy męczennik chrześcijaństwa. Umarł w ten sam sposób, jak umarł jego Pan. Jak Jezus powiedział, Panie, nie licz im tego grzechu. Nie wiedzą, co czynią. Tak i Szczepan mówi, Panie, nie licz im tego grzechu. Więc Kościół Chrystusa, wspólnota wiernych Chrystusa w ciągu całej historii są męczeńską wspólnotą. Zawsze we wspólnocie byli mężczyźni, kobiety, młodzieńcy, dziewczęta, którzy w podobny sposób dali świadectwo Jezusa Chrystusa i dziś dają świadectwo ze wszystkich stron. I dziś chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią. Ale jeżeli my w sobie mamy Ducha Jezusowego, to, co Jezus pozostawił nam, a to jest miłość, sprawiedliwość, miłość do Boga, do ludzi, to wtedy żadne męki nie mogą pokonać Jego wspólnoty. Jeżeli będziemy żyli według Jego wskazówek, według Jego głoszenia Słowa Bożego, to, drodzy bracia i siostry, będziemy wspaniałomyślni, uprzejmi, będziemy sobie nawzajem przebaczać. To ten świat będzie takim, iż Bóg prawdziwie stworzył ludzi na swój obraz i podobieństwo. Pierwsze tu na ziemi już będą szczęśliwi i zadowoleni. W ciągu całej historii bracia i siostry, chrześcijanie byli prześladowani. Dla mnie wyraźnym zostało to, gdy byłem młodym kapłanem, gdy czytałem za czasów komunizmu, chcieli odebrać siostrą karmelitanką ich klasztor. One powiedziały, ze swojego klasztoru nie wychodzimy, nigdy nie wychodzimy i teraz też nie wyjdziemy. Wy możecie nas wypędzić, ale my same swojego klasztoru nie opuścimy. My złożyliśmy śluby naszemu Panu i żyjemy tymi ślubami. I dalej kontynuowane jest w tym artykule, który czytałem. Wyrzucili je z ich klasztoru gdzieś w stronę Syberii. One bose, temperatura minus 40, minus 50, nie miały niczego. Ale po pewnym czasie, gdy odmawiały różaniec, jedna ze sióstr zaczęła śpiewać Zdrowaś Maryjo i wszyscy śpiewali. I ci prześladowcy, którzy wygonili ich z klasztoru,
zostali zablokowani. Idite nazad, idite na neku drugu stranu. Jednostavno, taj stav ti po prostu to stanowisko tych sióstr miłości do Boga, Matki Bożej, to, co w nich mieszkało, wytrwałość. Nie chcemy opuścić naszego klasztoru. My złożyłyśmy śluby naszemu Bogu. Tak bardzo to wpłynęło na tych ludzi, że po prostu odeszli i zostawili siostry spokoju i one wróciły do swojego klasztoru. I dziś jest wielu prześladowanych z powodu swoich słów, swojej mowy, z powodu swojego sposobu życia. Wielu jest wyśmiewanych, ale jest jeden, który wszystko to wymarzy, który otrze każdą łzę z naszych oczu. To jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Ten, gdy pytali go o jakiś znak, w czyim imieniu to czynisz, co czynisz, oni powiedzieli, ojcowie nasi jedli manny na pustyni, gdy opuszczali niewolnictwo egipskie, a Jezus powiedział, to Ojciec Niebieski dał wam chleb, ja jestem tym życiem. Kto mnie spożywa, kto do mnie przychodzi, nie będzie łaknął, a kto we mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Drodzy bracia i siostry, szczególnie wy, pielgrzymi, którzy przybywacie tu z innych państw, innych sposobów życia, jest jedna nić, która łączy nas z naszym Zbawicielem, z Jego ofiarą, miłością i nic nie może nam zaszkodzić, nikt nie może nam nic złego uczynić. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus.